Prymat i nieomylność Boża. Mateusza, rozdział 16, werset 16 do 18. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty, Jezu, jesteś głową, opoką, kamieniem węgielnym Kościoła Bożego. I Ty, Jezu, jako Bóg jesteś jedynie nieomylny. Ty, Boże, jedynie wiedziesz w prymat w Kościele Bożym. Ty, Boże, jesteś najwyższy, jesteś ponad swoimi stworzeniami. Człowiek, który atrybuty przynależne jedynie Bogu przypisuje sobie, cechuje się wyjątkową pychą i tupetem. Człowiek ten bluźni przeciw Bogu. Człowiek ten wynosi się ponad samego Boga. Piotr wyznał, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego i Jezus powiedział, że na tej opoce pecze, którą jest sam Bóg Jezus i którego przed chwilą wyznał Piotr jako Petra, opoka, a nie Petros, Piotr, kamień, zbuduje Kościół Boży, którego bramy piekielne nie przemogą. Bramy piekielne nie przemogą, bo Kościół zbudowany jest na Bogu, a nie na człowieku prochu znikomym jak trawa polna. Kościół zbudowany na Jezusie, Synu Bożym, mający podwaliny trwałe jak skała opoka. Bóg w Biblii zwany jest opoką, skałą. Człowiekowi nigdy ten tytuł opoki, skały nie przysługuje. Jedynie pełnemu potęgi i mądrości Bogu. Oddajmy więc co Boże Bogu, a co cesarskie cesarzowi. Nie sięgajmy w swej pysze po tytuły atrybuty boskie. Uznajmy wyższość, wszechmoc i panowanie Boga. Niech nas ludzi duma, pycha, chęć panowania nie rozpiera, bo ludzkim końcem jest obrócenie się w proch i jedynie Bóg zdolny jest powołać nas znów do życia. Jezus nazywa swój Kościół swym ciałem. Wszystkie zaś członki ciała Chrystusowego zespolone miłością budują się w jedność. Kościół Boży dąży do męskiej doskonałości, do wymiaru w pełni Chrystusowej. Kościół Boży jest trwałą budowlą, podwaliną jest Jego jest opoka, Bóg, Jezus Chrystus. Objawiłeś, Boże, że niewiasta szeteczna Babilon upadnie. Babilon, Kościół, który pomieszał nauki ludzkie pogańskie z naukami biblijnymi. I wezwałeś ludzi do wyjścia z Babilonu, aby ich nie dosięgły plagi spadające na Babilon. Jedynie niewiasta czysta, Kościół oparty całkowicie na Biblii, przetrwa. Dzięki Ci, Boże, za to. Boże, przebacz za zrozumiałość uzurpatorstwo hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego. Ty, Boże, jedynie jesteś opoką Kościoła Bożego. Ty wiedziesz prymat. Ty, Boże, jesteś jedynie nieomylny. Przyjm, Boże, od nas hołd, cześć, uwielbienie i chwały. To nie papież jest na ziemi zastępcą Twoim, Boże, Jezu Chryste, ale nim jest Duch Święty zesłany przez Boga Ojca i Syna w miejsce Twoje, Jezu. Jakże człowiek pył, marność, stworzenie mógłby być zastępcą Twoim, Boże. Boże, który jesteś wszechmogącym, pełnią mądrości i miłości, stworzycielem i władcą wszechświata. Dziękujemy Ci, Boże, że Tobie jedynie przysługuje tytuł Ojca i każdy, kto mianuje się Ojcem, przywłaszcza sobie Twój, Boże, tytuł. Dotyczy to papieża, który tytułuje się Ojcem Świętym. Wybacz, Panie, papieżowi, że sięga po Twoje, Boże, atrybuty. Tobie, Boże, jedynie należy się wywyższenie. Tobie, Boże, jedynie przysługują atrybuty boskie i żaden człowiek pod żadnym warunkiem nie ma prawa sięgać po nie. Ty jesteś, Boże, najwyższy i tylko Tobie, Boże, przynależy boska chwała. Amen.